Dobry. Nazywam się Maciej Kraszewski, a to jest Dział Zagraniczny. Podcast o wydarzeniach na świecie, o których w polskich mediach słychać niewiele albo wcale. Wysłuchasz tu rozmów z ekspertami od Ameryki Łacińskiej, Afryki, i Azji, Oceanii, a także mniej znanych tematów europejskich, a od czasu do czasu także odcinka solowego, w którym samodzielnie przybliżam Ci jakąś historię. Jeżeli interesują Cię podejmowane tu tematy, to możesz wesprzeć moją działalność dobrowolną wpłatą w serwisie patronite pod adresem patronite.pl. Łamane przez Dział Zagraniczny. Dziś moim gościem jest Paweł Pieniążek, reporter, autor książki Opór Ukraińcy wobec rosyjskiej inwazji. Dzień dobry. Dzień dobry, cześć. Dwa słowa wyjaśnienia. Pierwsze jest takie, że przez cały rok, który minął teraz w momencie publikacji tego odcinka od rosyjskiej inwazji na Ukrainę, nie był ten temat poruszony w Dziale Zagranicznym. Mimo, że wiele osób o to pytało, no z dość oczywistego powodu i myślę, że stali słuchacze tego podcastu wiedzą, że to jest po prostu program poświęcony tematom, które są niedoinformowane w polskich mediach, a temat ukraiński jest od lewa do prawa. W związku z czym uznałem, że lepiej zostawić to pole innym, a skupić się na innych rzeczach. Natomiast ze względu na to, że jest pierwsza rocznica, to warto temu się przyjrzeć. Twoja książka wyszła. I druga rzecz to jest. Właśnie to z kim rozmawiam, czyli z Tobą, że jesteś dziś znany jako reporter wojenny przede wszystkim z różnych miejsc, też z Afganistanu, z Syrii, ale w przypadku Ukrainy nie jesteś jednym z tych reporterów, którzy się tam pojawili po 24 lutego 2022, tylko Ty zacząłeś swoją karierę reportera wojennego de facto od Ukrainy. Bo zajmowałeś się wcześniej Ukrainą, nie planowałeś być reporterem wojennym, co jest cała osobna historia. Jeżeli chcesz, to możesz to streścić, ale jeżeli nie chcesz o tym mówić po raz tysięczny w swoim życiu, to możemy to pominąć. Natomiast zajmujesz się po prostu tą Ukrainą od wielu, wielu lat, też od momentu, kiedy ta wojna naprawdę się zaczęła, bo ta inwazja w 2022 roku to jest już ta wielka eskalacja, ale w 2014, jak wszyscy pamiętamy, się zaczęło. I dlatego uznałem, że. W tą pierwszą rocznicę warto porozmawiać z tą przy okazji wydania tej książki, ale przy okazji też tego całego bagażu doświadczenia, który masz. Chciałem też, żebyśmy porozmawiali na trochę innym poziomie niż z reguły się mówi o tej wojnie. Bo wszyscy skupiają się na tym, jak wygląda front, dostawy broni i tak dalej. I to jest oczywiście super ważne, żeby była jasność. Ale ja bym chciał, żebyśmy porozmawiali o zwykłym codziennym życiu ukraińców. Zacznijmy od osoby, która pojawia się w twojej książce, a którą ja śledziłem jeszcze też przed wojną na Instagramie wiele razy, Bogdana Hope, Czy mógłbyś słuchaczom opowiedzieć, kto to taki? Tak, ale najpierw powiem, że bardzo miło to znowu być, bo już długa przerwa, kiedy w dziale zagranicznym nie było. Mieliśmy dłuższy rozbrat. To jest pierwszy raz, kiedy jesteś i nie zrobiłem ci śniadania. <noise> Zawsze wracasz ze strefy wojny. To prawda. Teraz też. Ale dziś jesteś wyjątkowo najedzony. Tak, to prawda. Mimo, że znów się spotykamy o świcie. No. Tak, ale pamiętam, jak raz przyjeżdżałem, to akurat przyjeżdżałem jeszcze chyba z bagażem, więc tak. tutaj przynajmniej mam kilka dni oddechu. Hmm. Bogdana Hope to jest zawodniczka brazylijskiego jiujutsu, wice. Mistrzyni World Games w Juditsu Nevaza. Czyli jak się nazywa ta dyscyplina, właśnie w tych sportach oficjalnie, bo zawsze mam problem, trochę określiłem, tylko pewnie lepiej to określić, jak jest newaza i brazylijskie jiu-jitsu. to jest termin z judo jeszcze pochodzący, oznaczający tę walkę w parterze. To, co się odbywa po rzucie albo po obaleniu, bo rzut i obalenie to niekoniecznie jest to samo. Natomiast tutaj mamy nazwę tej konkretnej formuły, ponieważ chodzi o to, że jiu nie jest sportem olimpijskim. Z różnych powodów, głównie konfliktów osobistych w świecie, właśnie sportowym. I na World Games, czyli tych igrzyskach, Sportów nieolimpijskich używa się tej nazwy Nełaza, wywodząc to od judo, ale to jest po prostu normalne żudzicu i tam reprezentacje krajowe są, bo w normalnym żudzicu nie reprezentujesz swojego kraju, tylko sam siebie, ewentualnie swój klub. Tak, tak? i to było bardzo ważne dla Bogdany, dlatego że ona chciała bardzo reprezentować Ukrainę hmm. i też innym powodem było to, że Rosjanie byli z tych zawodów wyłączeni. I Białorusini. I Białorusini. I ona też już po prostu bardzo działa zawsze na rzecz tego, to było tak z Mistrzostwami Świata że ona była gotowa zrezygnować z tych mistrzów, dlatego właśnie, że pojawiła się informacja, że Białorusini i Rosjanie zostaną dopuszczeni. Poczekaj, zaraz jeszcze do tego wszystkiego wrócimy, ale opowiedz, kto to jest, jak raz pierwszy raz okay. mnie słyszałeś i jak wyglądał też jej ostatni rok, a do Nełazy wrócimy później, bo ona się wydarzyła Jasne. już po iluś tam miesiącach. Wiesz co, gdzieś też mi się przewijała właśnie na Instagramie Bogdana no. Hołub. W zasadzie to się stało przy dniu inwazji na pełną skalę, dlatego, że robiłem wtedy materiał o tak zwanym pierwszym dniu końca świata, Data, czyli tej pierwszej dacie, tej potencjalnej inwazji, to ma mm -hmm. być 16 lutego. Tam pamiętasz, to Reuters wystawił tak. kamerę na Majdanie, co podleciał ten dron z tabliczką, sprzedam garaż z numerem ambasady rosyjskiej tak, itd. Tak tak no i ja tam poznałem fotografkę, która się okazała dobrą przyjaciółką Bogdany, i właśnie robiła jej zdjęcia. No i Bogdana od lat trenuje brazylijski jitsu w zasadzie jest jedną z takich pionierek, jeżeli chodzi no. o ten sport wśród kobiet. I też jest jedną z najbardziej utytułowanych zawodniczek. Ona ma, nie pamiętam teraz dokładnie z głowy, ale do 2002 roku miała medale na pewno na Mistrzostwach Europy i Świata. E... Do 2022, to tak, Do 2022... 2002 to jeszcze nie trenowała. Przepraszam, drugiego, 2022. Mm -hmm. Jest też pierwszą kobietą, która dostała czarny pas tak. w Ukrainie. Tak, no na ale to już się wydarzyło, to już wydarzyło w trakcie... No, no, to okej, okay, to nie wyprzedzajmy faktów, trakcie, przepraszam. W trakcie tego, ja też musiałem tą chronologię, zawsze poznawanie tego życia, zawsze właśnie jak się umawiam z jakimś bohaterem, to mówię, będę zadawał dużo dziwnych pytań, ale dlatego, że muszę sobie rozrysować tak. taką szeroką mapę twoich wydarzeń i z tego przeprowadzę po prostu jakąś taką linię, drogę, żeby rozumieć, co się dzieje. Więc ja muszę wiedzieć więcej, żeby to po prostu skrócić jakoś, syntezę tego zrobić. To jest w ogóle super ciekawa postać, dlatego że ona była gimnastyczką wcześniej? Zrezygnowała z tego sportu, no, wypaliła się, nie podobała jej się do końca ta atmosfera. Jest absolwentką matematyki, więc też nie jest to jakieś takie stereotypowe myślenie o sportowcu, które, hmm. wiesz, to jest albo mądra, albo wysportowane. Dodajmy, że ty jesteś byłym reprezentantem Polski w boksie. No, no w Byłem tak. w kadrze, ale rezerwowej, więc moja akurat ta historia bokserska była taka. Więcej szczęścia niż. Chciałem tylko nawiązać do tego, że ktoś, kto uprawia sport i to też sport walki, nie musi być stereotypowo głupi, jak się często A, uważa, i tak. nie musi być chulina. To się Ganym. na szczęście bardzo zmienia już od lat. No i Bogdana w ogóle jej początek z jiu-jitsu, bardzo ciekawe jak o tym opowiadała, bo ona w sumie bardziej szukała chłopaka wtedy. I widziała, że na macie jest sporo jakichś fajnych gości, więc ale może kogoś twierdzę. pozna. Poszła tam po prostu zobaczyć jak to wygląda i przy okazji może kogoś pozna. Rzeczywiście poznała kogoś, ale ten związek się po jakimś czasie rozpadł, a brazylijskie jiu zostało, które trenuje do dzisiaj. Też przy okazji z Crossfitu, więc opowiadając o tych późniejszych wydarzeniach, czyli samej wojnie pełnoskalowej, to do tego mogę wrócić. Ona była taką no, bardzo kompleksową zawodniczką i to jest jako zjawisko bardzo ciekawe. W zasadzie 22 rok, kiedy rozpoczęła się inwazja pełnoskalowa, ten sport zupełnie zniknął z jej życia. Oczywiście, jak Większość ludzi nagle to, czym się zajmowałeś do tego dnia, do 24 lutego, nagle zostało anulowane. Więc ona miała jechać akurat z bratem w Karpaty, już miała przygotowane wszystkie rzeczy, no ale obudziły rano wybuchy, no i wszystko się zaczęło. Piwnica, próba przetrwania, też zaczęła się zajmować wolontariatem. Najpierw wpisała po prostu listy do zawodników brazylijskiego jiu sprawiło o wsparcie, o zwiększenie świadomości, o informowanie o tym, co się dzieje, więc tam wysyłała różne materiały i też od samego początku zaczęła wspierać wojskowych ochotników, którzy poszli na front, dlatego że właśnie z tej wspólnoty brazylijskiego jiu wyszło bardzo wiele osób, które poszło walczyć, bo już wcześniej było zaangażowane w jakieś struktury siłowe, więc ona też automatycznie już miała kontakty do różnych ludzi i wiedziała po prostu, co trzeba robić, więc ona też w takim, działa do dzisiaj w takim w zasadzie bardzo ciekawym systemie pomocowym, bo ona pomaga dosyć małej grupie ludzi, zakłada pieniądze swoje, w sensie kupuje coś i dopiero potem organizuje zbiórkę, czyli jest to odwrócony proces, mm. czyli ona wykłada własne pieniądze z swojej poduszki finansowej i potem prosi ludzi, żeby na to pozbierali. Do tej pory się to udaje, chociaż tam widzę, że czasami się męczy, żeby te pieniądze uzbierać, ale ogólnie ludzie pomagają jej cały czas. Bogdana też mieszka w dzielnicy Oboleń, która była taką najbardziej zagrożoną w zasadzie dzielnicą Kijowa. I to tam pojawiły się w pierwszych dniach pojedynczy rosyjscy żołnierze, jakieś oddziały dywersyjne, nawet pojawił się transporter opancerzony, który nie do końca wiadomo, jak się tam znalazł, czy oni się zgubili, czy rzeczywiście to były jakieś działania dywersyjne, trudno powiedzieć. Więc ona się znalazła w takim jednym no z miejsc, które było potencjalnie najbardziej zagrożone atakiem rosyjskim. Że jeżeli Rosjanie weszli do Kijowa, właśnie prawdopodobnie wchodziliby od obołoni, szczególnie, że oni się tam, właśnie jak był bucza, Irpin, te wszystkie miejsca, to oni się przedzierali z góry. Mhm. Tam jest taka dosyć duża puszcza i, i oni się przez to przebijali. Plus jeszcze atakowali z samej północy, ale tam zostały wysadzone mosty, i chyba też tam, jak dobrze pamiętam, która zalała tę okolicę, więc to spowodowało, że tamta ofensywa ostatecznie została wstrzymana, ale w tych pierwszych dniach, w pierwszych godzinach to wszystko wydawało się bardzo możliwe i też jak ona rozmawiała ze swoim tatą, który od razu tworzył grupę ochotników, którzy patrolowali dzielnicę i który sam ma doświadczenie wojskowe, to ojciec był pesymistycznie nastawiony i mówił jej, że walki w Kijowie i prawdopodobnie na Obołoniu to raczej kwestia czasu. W sensie, że to się wydarzy, tylko pytanie kiedy. Zatrzymajmy się tutaj na chwilę. Ja nie przypadkowo Cię pytam właśnie o nią. To jest w Twojej książce cały szereg postaci, ona też tam występuje. Są dwa powody. Jeden to jest taki, że to jest postać, która jest też trochę znana w Polsce i to jest dla mnie też ciekawy wątek. Jeżeli mówimy o sportach walki. Rosja ma sambo. Dla osób, które nas słuchają i nie wiedzą, co to jest, trzeba sobie wyobrazić połączenie boksu z zapasami. To jest duże uproszczenie, ale powiedzmy, że to jest to. To jest sport walki, który został stworzony w Rosji już radzieckiej i później został upowszechniony w całym Związku Radzieckim, w tym też w Ukrainie. I z różnych powodów historycznych, które teraz się nie będziemy wgłębiać, nigdy nie przebił się bardziej na zachód. Sambo się nie upowszechniło ani w Polsce, ani w ówczesnej sekundzie. ale to nigdy się nie udało. Też w NRD I dlaczego? To jest jakby osobna rozmowa. Jest to bardzo ciekawe, bo brazylijskie Żużicu jest do samo bardzo podobne. Często zawodnicy tych dwóch sportów się ze sobą konfrontują. I ten ukraiński przypadek jest ciekawy, bo o ile w Rosji brazylijskie Żużicu nie jest szczególnie popularne, o tyle w Ukrainie w pewnym momencie zaczęło się upowszechniać i wszyscy Ukraińcy zaczęli przyjeżdżać do Polski, bo mieliśmy najlepszą bazę treningową najbliżej ich, w tym Bogdana. Oni często są wspierani zresztą przez polską firmę, Manto. Tak, Bogdana jest, jest przez nich właśnie tak. sponsorowana od lat i cały czas zresztą tak się dzieje z tego, co tam widziałem, to Manto też jakoś pomagało i w jakichś tak. tam różnych rzeczach, nie wiem, to już trzeba by się dowiedzieć od nich, jak to wygląda dokładnie ta współpraca i czym oni się zajmowali, ale tak rzeczywiście to jest... A więc to jest ten mądek połączenia i też coś, do czego jeszcze dojdziemy w naszej rozmowie, czyli co zmienia się w Ukrainie też kulturowo względem Rosji, więc tak rzucam to sambo i brazylijskie jiu-jitsu jako przynęte późniejszej rozmowy. Ale druga rzecz jest taka, że ze względu na to, że ja sam trenuję brazylijskie jiu-jitsu i też gdzieś ze względu na te kontakty ukraińskie jeszcze przed wojną śledziłem, co tam się dzieje, na przykład w Kijowie. To jest inny klub, w którym ona nie trenuje, który jest dopiero początkującą szkołą, dopiero się rozwija, jakby sportowo nie jest na najwyższym poziomie. Ale to było dla mnie bardzo interesujące doświadczenie, śledzenie tego klubu na Instagramie i patrzenie, co tam się zmienia. Na początku oczywiście wszystko zamarło. W marcu to były głównie komunikaty o tym, że jeżeli ktoś poszukuje schronienia i tak dalej, to może tam przyjść, spać na tych matach i tak dalej. W kwietniu zaczęły się pojawiać pierwsze takie informacje, że jeżeli ktoś potrzebuje potrenować, bo to jest forma psychicznego podreagowania tego, co się dzieje, to można się umówić na konkretną godzinę, ktoś otworzy salę i tak dalej. I na początku maja pojawiło się ogłoszenie, że ruszają znowu treningi o godzinie takiej i takiej dwa razy w tygodniu. A teraz, jak rozmawiamy już po roku, to treningi trwają normalnie przez cały tydzień, jest pełen harmonogram. I dlatego chciałem do tego sięgnąć, żebyśmy porozmawiali o tym, jak wracało życie. Nie o tym, co się działo w samym lutym zeszłego roku, ale po prostu jak Ukraińcy wracali z powrotem do normalności i co też oznacza ta normalność w dzisiejszej Ukrainie dla ludzi, którzy nie są na froncie, nie walczą, nie są żołnierzami, tylko prowadzą normalne swoje życie i na przykład są sportowcami, amatorami, albo tak jak Bogdana, są zawodowymi sportowcami, ale co na przykład z ludźmi, którzy wiesz, trenują sobie crossfit powiedzmy gdzieś tam hmm. prywatnie. Jak po prostu wygląda życie dziś pod tymi rakietami, ale nie w schronach, tylko życie dzień za dniem. Jeszcze z takich ciekawostek wracając do, do brazylijskiego jiu to hmm. jakbym miał okazję porozmawiać z Włodymirem Zawieskim, zapytałbym go czy trenował brazylijskie jiu-jitsu, bo prześledziłem kogo followuje i właśnie jedną z kont, które obserwuję, to jest jedna z sal brazylijskiego jiu w Kijowie. Zawieski, tak? No, no jego poprzednik był Sambistą swoim <grym> programem, bardzo dobrym. Poroszenko? Poroszenko? Naprawdę? Tak. Nie wiedziałem. Poroszenko, o ile dobrze pamiętam, Miał jakiś stopień nawet mistrzowski chyba w sambo. Może tak być, nie wiem. Ja tego nie wiem akurat tak. o karierze sportowej Poroszenki, ale nie wykluczam. Ale tak, z Łońskim chciałbym porozmawiać o brazylijskim jiu-jitsu, jakby miał okay, okazję. Okay. <laughs> Więc tak, crossfit. Ja akurat właśnie przez to, że też trenuję crossfit jakoś tam rekreacyjnie. To chodziłem do jednej sali w Kijowie, w którym jest tam chyba jedną z najstarszych. Taka mała sala zrobiona, i to jest istotne tutaj w tej opowieści, na parkingu podziemnym, a oni mają tam po prostu wydzielone pomieszczenie. I 24 lutego miały się zacząć Crossfit Open. To są eliminacje do Mistrzostw Świata w Crossfitie, tak mówiąc, bardzo ogólnie. Więc każdy sobie nagrywa we własnej sali, albo nagrywa, jeżeli to jest oficjalna sala crossfitowa, to tam są sędziowie. Jeśli nie, to po prostu nagrywasz filmik i wysyłasz go do. Crossfitów w sensie do organizacji. I wtedy tam są trzy treningi co tydzień, czy cztery, zależy od roku. No i każdy się tutaj sprawdza, tu wiele ludzi startuje, dlatego żeby po prostu zobaczyć swój jakiś tam progres i się do tego przygotować. Więc ja pamiętam właśnie 24 lutego, ja wtedy rzeczywiście nie poszedłem tam trenować, bo już nie było za bardzo mi to w głowie. To też było jeden z tych momentów, kiedy wykupiłem kilka dni wcześniej dłuższy karnet z nadzieją, że i tak będę tu na miejscu, nie pierwszy raz zresztą, ale oni właśnie napisali, że dzisiaj wy macie CrossFit Open, a my się chowamy w piwnicy i nie możemy trenować. I ta sala crossfitowa stała się przez bardzo długi czas właśnie schronem, to jest ze względu na swoje położenie, że była bezpieczna, była pod ziemią, więc tam ludzie mieszkali przez długi czas. Mogli po prostu się schronić, chyba ktoś tam przychodził i czasami sobie trenował gdzieś tam na boku, ale ogólnie było to miejsce, gdzie ludzie mogli znaleźć swój jakiś taki bezpieczny przyczółek. Dopiero chyba w kwietniu... Czy maju zaczęły się pojawiać treningi? W sensie takim, że ludzie stopniowo wracali do domów, dlatego że to był ten sam moment, kiedy Rosjanie utknęli na obrzeżach Kijowa i było już raczej jasne, że do Kijowa nie dojdą, a chwilę później się wycofali. Teraz już głowy nie pamiętam, ale wydaje mi się, że to było właśnie w kwietniu, się mniej więcej wydarzyło. Mogło też na początku maja, ale wydaje mi się, że był kwietni to był taki właśnie moment pokazujący tego pierwszego zagrożenia, że masz coś, co jednego dnia działa, bo jeszcze 23 lutego ta sala normalnie funkcjonowała, ludzie przychodzili na treningi, 24 koniec. Tam, nie wiem czy już 24, ale wydaje mi się że tak, właśnie zaczęli tam pojawiać się ludzie. Oczywiście w CrossFit Open nikt nie wziął udziału, bo też nikt specjalnie o tym nie myślał, ale dopiero potem to wszystko zaczęło wracać i to też był takim trybie hybrydowym, w sensie takim, że jak działo się znowu coś niedobrego, bo długo Kijów był nękany ostrzałami rakietowymi, w pewnym sensie jest do dzisiaj, ale dzisiaj ta obrona przeciw lotnicza jest dużo skuteczniejsza, więc rzadko się zdarza, że jakieś rakiety spadają bezpośrednio na kijów. Były sytuacje, że dzisiaj znowu jesteśmy schronem, więc przychodźcie do nas, kiedy tylko potrzebujecie. I to też było ciekawe, jak się właśnie na przykładzie tego, że mimo tego, że są tam treningi, to pojawiły się też nowe rzeczy. Iż pomijając jakieś takie benefitowe treningi, że tam organizują jakiś weekendowe treningi, zbierają na Zbrojne Siły Ukrainy jakieś pieniądze, to wprowadzili też na przykład naukę strzelania z pistoletów na kulki i tak dalej, ale tam są ludzie, którzy są przeszkoleni w korzystaniu z broni organizują też co jakiś czas szkolenia z pierwszej pomocy głównie z medycyny taktycznej żeby zatrzymać krwotoki bo to jest największe zagrożenie w takich sytuacjach kiedy masz jakieś takie chaotyczne ostrzały które mogą spaść wszędzie to właśnie w Kijowie pojawiło się coś takiego że wiele osób zaczęło nosić stazy czyli z angielskiego niektórzy jak nazywają turnikety czyli opaski uciskowe które po prostu masz koło wrotek i je dokręcasz i zaciskasz taką opaskę i ona zatrzymuje krwotok jest to taka podstawa na polu walki, ale też właśnie w jakichś takich miejscach zagrożenia. Zresztą ona też się powoli upowszechnia, do tego, żeby w ławteczkach samochodowych i tak dalej, bo po prostu jest to rzeczy ratujące życia. W 2014 roku, kiedy wybuchła wojna w Donbasie i ten poziom medycyny taktycznej był zerowy w zasadzie, to właśnie. Ogromną liczbę śmierci wśród żołnierzy można było powstrzymać, gdyby ludzie wiedzieli, jak korzystać ze staz. W sensie sami żołnierze. Bo masz tak naprawdę 40 sekund na to, żeby stazę założyć. I mówię, jest to kwestia życia lub śmierci. Więc tu się po prostu pojawiły takie właśnie wokół sportu, wokół jakiejś takiej codzienności, że ludzie przychodzili. I to też jest ciekawe, wiesz, że na tym crossfitie jednak większość ludzi mówiła po rosyjsku. Ja chyba tam najbardziej mówiłem. Znaczy nie tylko ja, ale ja pamiętam, że ja zazwyczaj mówię po ukraińsku, bo po prostu już przywykłem. Lepiej mówię po ukraińsku niż po rosyjsku, aż po rosyjsku też mówię. I też mam problem z tym, że jak długo mówię po ukraińsku, to przejście na rosyjski nagle powoduje, że mieszam oba języki. Tak. tak. A jeszcze, jak mam polski, ja mam tak z hiszpańskim i portugalskim. To no, no, no. myślę, że każdy z podobnych tak, do siebie tak. języków A ma ma A jak masz polski, gdzie się w to wplata, to nagle mi się po prostu robi, nagle zawiesza system, i już nie mówię w żadnym języku, których <laughs> mówicie. Więc wtedy raczej się trzymam po prostu jednego języka dla własnego komfortu psychicznego. Więc oni tam czasami przychodzili ze mną na ukraiński, bo też tak często jak słyszą, że obcokrajowiec mówi po ukraińsku, to przychodzą na ukraiński, chociaż nigdy tego nie oczekuję, bo mówię, bo rozumiem oba języki. Też jak widziałem tych gości, to raczej mieli gdzieś, nie interesowali się specjalnie tymi wszystkimi wydarzeniami, zresztą ta inna sala crossfitowa, na którą chodziłem, też tam wszystko po rosyjsku, wszystko jakieś takie, a potem nagle pojawiały się flagi, przywiązanie, właśnie ogromna chęć zaangażowania i to jest właśnie też jakieś takie symboliczne, że to, co się stało, ta inwazja z 24 lutego, tak naprawdę... Wykrzesała z ludzi jakieś takie właśnie przywiązanie do kraju jeszcze większe niż było dotychczas. Że nawet ci ludzie, którzy wciąż pozostawali po 2014 roku względnie obojętni, teraz już obojętni pozostać nie mogli, bo spotkało ich egzystencjalne zagrożenie. Poczekaj sekundę, bo ja bym chciał wrócić do tego wątku, ale jeszcze chciałbym, zanim do niego przejdziemy, porozmawiać właśnie przez chwilę o tej codzienności, jak Ukraina do niej w pewnym sensie wróciła, bo mamy ten moment całkowitego zagrożenia, luty zeszłego roku. On trwa mniej więcej do kwietnia, maja, powiedzmy. I od maja. Powraca życie. Bogdana, od której zaczęliśmy, zaczęła trenować, pojechała na właśnie World Games, o których wspominałeś. To było chyba w listopadzie. Jakoś to było późno, to pod było koniec jesień, roku. Tak, no. I wygrała tam srebrny medal, co też było ważne dla niej z różnych powodów, o których wcześniej mówiłeś. Natomiast patrzyłem na te też inne osoby, które obserwuję czasami z tej Ukrainy. Widziałem, jak na przykład zaczęło się otwierać znowu kawiarnie w Kijowie. Jak zaczęły działać jakieś takie centra kultury? Ale to jest właśnie też pytanie, bo też w Twojej książce, kiedy piszesz o wschodzie Ukrainy, opisujesz, że nie działają na przykład teatry w tych strefach przyfrontowych w dalszym ciągu, że tam artyści na przykład nie mają z czego żyć. Więc jak wygląda też to życie codzienne w Ukrainie? Czy w ogóle można mówić o normalności? Czy ta normalność jest inna w Lwowie, w Kijowie i na przykład w Farkowie? Dzisiaj na Ukrainie jest tak, że nie ma do końca bezpiecznego miejsca. Wszędzie wiąże się to z jakimś zagrożeniem bycie tam, dlatego właśnie, że masz strzały rakietowe, które mogą dosięgnąć miejsca przy granicy z Polską, czy nawet w rezultacie tam różnych incydentów, nawet spaść na terytorium Polski, jak to było w Przewodowie, tak jak dobrze pamiętam tą miejscowość. Takiego stuprocentowo bezpiecznego miejsca nie ma. Są po prostu różne strefy zagrożenia, ale jasne, że tam pod Karpacie obwód lwowski są dużo bezpieczniejsze niż obwód charkowski, czy obwód doniecki, bułgański, w zasadzie niemal w całości kontrolowany przez Rosjan, więc to tak, czy Zaporowski. To jest różne skalowanie i Kijów z miejsca, które w pierwszych dniach po prostu ja pamiętam to ulicę Kijowa puste, nikogo nie ma, jak pamiętam, moja koleżanka weszła do takiego jakiegoś małego nie knajpy nawet, gdzie tam wydawali jakieś frytki jakieś takie rzeczy, na które nigdy byś tam nie wszedł normalnie, A to było jedyne miejsce, które było otwarte. To tam wchodzili ludzie i płakali i zamawiali te frytki, jakieś hot -dogi, wiesz, więc ona widziała po prostu, gdzie dziewczyna się rozpłakała. jak tam byłem, to też ludzie to siedzieli. To taka oznaka normalności. Tak, że to się zostało. Miasto po prostu zamarło. No, Kijów to jest takie wiesz, buzujące miasto, gdzie jest mnóstwo ruchu, a nagle ono całe opustoszało. Więc w tych pierwszych tygodniach. No, było po prostu strasznie w Kijowie. wyglądało po prostu jak jakieś miasto z dystopijnego filmu. Nie było zniszczone, ale trochę jakby jakąś bombę neutronową rzucili na nie, wiesz? Jakieś te bloki betonowe, zostawione trasy z autobusami, jakimiś pociągami, tramwajami. No, wszystkim, co się dało, żeby po prostu barykadować te drogi te jeże przeciwczołgowe, tak. no właśnie betonowe bloki, w które się wbijały samochody, bo pewnie jechały po ciemku na dużej szybkości i nie zauważało, że się coś pojawiało. Było coś takiego, i kilka miesięcy później, właśnie już kwiecień, maj to było, bo no, wydaje mi się, w kwietniu już napisam taki jakiś pierwszy, krótszy tekst o tym właśnie, jak już wraca powoli życie, że tam się otwierają właśnie kawiarnie, fryzjerzy, to też pamiętam, było takie wydarzenie, trochę jak w pandemii, że nie możesz pójść do fryzjera i tam w którymś momencie, jak się otworzyły te właśnie jakieś salony kosmetyczne szczególnie, ogólnie, to one nagle tam się zrobiły kolejki, ludzie się zapisywali, bo to jest też taka chęć trochę właśnie odzyskiwania tej normalności, walka o nią, o to, żeby to twoje życie powróciło. Więc w Kijowie gdzieś w maj, myślę, że tak, że maj już był taki stosunkowo normalny, ludzie zaczęli wracać, ta sytuacja wokół Kijowa się po prostu wyklarowała. W Charkowie to się wydarzyło dużo, dużo później, dlatego że też Charków był dużo bardziej doświadczony tym konfliktem, dlatego że 24 lutego, kilka godzin po rozpoczęciu ataku, Rosjanie byli już na obrzeżach miasta i zajęli pozycje na obrzeżach miasta i one toczyły się tam bardzo ciężkie walki. Tych pojazdów rosyjskich czy żołnierzy rosyjskich, którzy wkraczali do miasta, chociaż wciąż mam jednak teorię, że oni się gubili, że oni po prostu nie mieli map i że to nie był jakiś celowe grupy dywersyjne, tylko po prostu zagubieni ludzie, bo to często wyglądało zupełnie nielogicznie. Ja pamiętam taki filmik z Charkowa z samego początku, właśnie nie wiem czy to 24, no chyba jeszcze luty to był, koło blokowiska jakiegoś podjeżdża jakiś rosyjski samochód i po prostu ludzie strzelają z okien do niego, że nie wiedzą co się dzieje i w końcu uciekają z samochodu i chowają się do klatki schodowej. Też pamiętam ten prostu... filmik. Tak, wiem, to było szokujące takie, wiesz, że... no to nie wyglądało jakiś przygotowany atak, ale wjeżdżały te pojazdy i jednak samoloty atakowały Charków, no ostrzeliwane on mógł być nawet za granicy, w sensie takim, że to jest tam 40 kilometrów, jak dobrze pamiętam, od centrum Charkowa. To jest bardzo blisko i to jest zupełnie inne doświadczenie. Charków w tę wojnę przeżył dużo bardziej, został dużo bardziej zniszczony. W Kijowie tych budynków tak naprawdę uszkodzonych było bardzo mało. W Charkowie było ich mnóstwo i wciąż w Charkowie no, sytuacja jest dużo mniej stabilna, mimo tego, że też te rosyjskie wojska się ostatecznie zostały wyparte, ale bliskość granicy powoduje, że jednak to zagrożenie jest inne i było od samego początku inne. W sensie takim, że ludzie mieszkający w Charkowie przy tych wszystkich informacjach, już że tym na Spodziewali się, że coś się może wydarzyć. To w Kijowie raczej ludzie nie myśleli, że ktoś ich zaatakuje, bo jest dużo dalej granica. Jednak ta bliskość granicy, sąsiada, który mówiąc oględnie, był nie najbardziej przyjaźnie nastawiony, powodowało właśnie jakieś takie ciągłe poczucie napięcia, zagrożenia, niepewności wśród wielu ludzi. Tutaj ta normalność wracała dużo, dużo dłużej, i ona wciąż nie wróciła w takim stopniu jak w Kijowie, przynajmniej jak byłem ostatnio w Charkowie w połowie grudnia. To wciąż to jest zupełnie co innego. Też miasta typu Irpień, Bucza, Borodianka, mimo że zostały zniszczone dosyć poważnie, no Irpień może mniej, ale tam weszły już ogromne pieniądze, one są inwestowane, jakieś tam jest coś trwa odbudowa i oczywiście to jest jeszcze daleko od powrotu do normalności. Ale jest dużo tych więcej działań podjętych. Za Charkowem na przykład masz miejscowości, które są zniszczone wszczęt. Wsie, niektóre myślę, że 50-70% wsi jest zniszczonych i to naprawdę wygląda makabrycznie, jak tam byłem. Masz strefy, gdzie wciąż nie można wjeżdżać, bo to już jest strefa przygraniczna. I tam wciąż są wojska, zdarzały się jakieś ostrzały. Więc to jest zupełnie nieporównywalna sytuacja, bo jednak znowu to zagrożenie, nawet jeżeli go nie ma bezpośrednio, jest dużo, dużo większe. No dzisiaj ta ofensywa na Kijów rosyjska, wszyscy wiedzą, że to się prawdopodobnie nie wydarzy, a przynajmniej nie w najbliższym czasie, bo po prostu Rosjanie nie mają tyle siły, a jakieś próby ataku na Charków, czy właśnie chociażby te mocniejsze ostrzały rakietowe, to wszystko jest dużo bardziej w Charkowie prawdopodobne. No dobrze, zatrzymajmy się, no. się tutaj jeszcze na sekundę, bo głównie śledzę ten na Instagramie. Jak patrzę na ludzi z Kijowa, to widzę, że chodzą na koncerty, chodzą na przykład, zaczęliśmy od sportu, chodzą na trening dzieją się po prostu takie rzeczy, które dzieją się też w Warszawie. Trwa oczywiście wojna, dużo ludzi ma krewnych, którzy są gdzieś na froncie i cały czas ogłaszają te zbiórki na nich, ale to życie codzienne trwa, a na przykład właśnie Witpeń albo w Harkowie, albo w tych miejscach przygranicznych czy przyfrontowych bardziej, tak? O to mi chodzi. Czy jest to poczucie normalności, też w tym sensie, że ludzie uczestniczą w normalnych aktywnościach? Tak, tak. To się też zmienia. Ludzie wracają do normalności. W Charkowie otwiera się dużo więcej knajp, kawiarni, dzieją się jakieś wydarzenia kulturalne. Ja byłem na przykład na debacie, ale która się odbywa głęboko pod ziemią, więc jest to powrót do normalności, która nie jest tym samym, co było, bo jednak masz te wszystkie środki bezpieczeństwa podjęte dodatkowo. Dzieją się jakieś koncerty, ale znowu to jest albo w jakichś takich miejscach gdzieś na odludziu, Albo, właśnie, gdzieś ukryte, ludzie próbują wracać do normalności, jednocześnie mając poczucie dużego zagrożenia. Więc to jest trochę takie ryzyko, to jest trochę, no znowu, walka o tą swoją codzienność, żeby ją odzyskać. Ale w Charkowie też ta atmosfera jest nieporównywalna, jest dużo więcej ludzi. Otworzyło się mnóstwo jakichś rzeczy. To miasto bardziej żyje. Ja, na przykład, w Charkowie. Wtedy jak tam rozmawiam z bohaterką Tetianą Hołbową To ona była kierowniczką A w zasadzie jest dwóch teatrów I jak my się spotykaliśmy No to Tania w tym czasie Mieszkała w piwnicy w jednym z budynków A ja mieszkałem w piwnicy kawiarni gdzie tam grupa właśnie wolontariuszy, też moich znajomych po prostu tam mieszkała. To też była kawiarnia, w którą się spotykałem wcześniej ze znajomymi przed 24 lutego. Takie no bardzo miejsce, które mogło być też w Warszawie. Masz gry planszowe, masz kawę przelewową, własne wypieki, bo oni tam mieli też swoją taką mini piekarnię. Bardzo ładne miejsce w samym centrum miasta. Potem właśnie też pod 24 lutego stało się schronem, miejscem dla wolontariuszy, właśnie którzy wozili pomoc i pomagali. No i też do jakiegoś stopnia tam czasami ktoś się spotykał w tej kawiarni, chociaż ona oczywiście nie działała. Największy problem były gigantyczne szklane witryny, które no oni tak. zakleili, ale to wciąż jednak w razie jakiegoś bliskiego ostrzału byłby problem. O dziwo, mimo że to było samo centrum miasta i stosunkowo niedaleko spadały rakiety, to nic się z tymi oknami nie wydarzyło, ale w którymś momencie oni właśnie zaczęli wracać do domów, kawiarnia dzisiaj już działa, znowu działa ta piekarnia, ludzie przychodzą tam, chyba grają też w gry planszowe, bo w gry planszowe to my głównie graliśmy, jak tam właśnie jeszcze w marcu nawet, jak ta sytuacja była taka o, ale to już teraz ludzie przychodzą i to życie trwa, wiesz, ta kawiarnia naprawdę tam buzuje w niej życie, ktoś wychodzi sobie stoi na zewnątrz, spokojnie pali, syreny też już nie robią takiego wrażenia, jak robiło na początku, to zagrożenie jest dużo mniejsze niż było wtedy, więc nawet takie miejsce jak Charków, ono wraca. Dużo trudniej mówić o nich, na przykład na Donbasie, gdzie ten konflikt jednak jest najbardziej aktywny. I od 2014 roku to Donbas przyjmuje główne uderzenie tego wszystkiego. No tam sytuacja jest dużo. Gorsza, jak byłem teraz ostatnio w Bachmucie, no to to jest naprawdę wydaje mi się, najgorsza bitwa, jaką widziałem dotychczas. W sensie takim jakaś sytuacja humanitarna, jakie są intensywne te walki. Wydaje mi się, że nic takiego nie widziałem, ale z kolei jak byłem w krematorsku, który jest od frontu oddalony, o, skłowy trudno mi powiedzieć, ale myślę, że tak 70 kilometrów To miasto też jest już wyniszczone tymi ostrzałami, szczególnie latem tam spadało dużo rakiet na nie, było sporo ofiar cywilnych. I też no, przez to, że dużo ludzi wyjechało, dużo jest wojskowych w tym mieście, którzy się po prostu tam bazują, no bo, bo muszą się gdzieś bazować. To zmieniła się ta dynamika, ale w porównaniu do lata, gdzie wszystko się zamykało, czy nawet wcześniej, kwiecień, kwiecień maj, to był taki paniczny moment, że tam dosłownie, ja pamiętam, wszystko się nagle zamykało. Czasami już nie wiedziałem skąd wziąć jedzenie, żeby kupić, trzeba było chodzić. Każda wyprawa po jedzenie to był quest. Działały jakieś tam pojedyncze knajpy i do dzisiaj działa knajpa. To są jakieś stachanowcy po prostu robienia jedzenia. Oni mają taką knajpę azjatycką i w centrum miasta obok spadł pocisk, wybiło im okna. Zabili je i rano znowu działali. Nic im po prostu nie przerażało, ale to były pojedyncze przypadki. Ogólnie tam były duże problemy. Dzisiaj działa dużo więcej sklepów, działa dużo więcej knajp. To życie jakieś tam się toczy. Nawet jak ja chodziłem trenować na stadion, tam w ogóle Kramatorsk to jest jeden z największych też beneficjentów tej wojny, w tym sensie, że Kramatorsk został miastem obwodowym. Potem jak Doniec tak. znajduje się w Część jest pod kontrolą rosyjską. Tak. Nasz sam Doniec jest cały kontrolowany od 2014 roku przez separatystów i Rosjan, więc w Kramatorsk było włożone dużo pieniędzy, też mer stosunkowo nieźle nimi zarządzał. Nie był to taki problem przepadania pieniędzy jak w innych miastach. Tam masz bardzo zmienioną infrastrukturę, właśnie super siłownie zewnętrzne, piękne stadion zrobione, więc ja chodziłem na przykład bieżnie biegać i właśnie jakieś tam robić treningi. I też przychodzili jacyś ludzie, coś tam sobie robili, ktoś spacerował dookoła po parku, mimo tego, że ciągle były syreny, czy często były syreny właśnie alarmowe. Więc wszędzie to życie jakoś wraca. Nastaje moment adaptacji, Wszędzie sensie takim, że najpierw coś jest straszne, bo nie wiesz co robić, czego oczekiwać. A w momencie, kiedy już zaczynasz rozumieć, jak to funkcjonuje, ta linia frontu już nie jest taka, że jednego dnia się może przesunąć o 50 kilometrów, to ludzie zaczynają jakoś szukać dla siebie tego miejsca, co zrobić, czy wrócić do domu. Wiesz, no to też często nie każdy mógł sobie pozwolić na to, żeby wyjechać na długo. Wiele osób miało szczęście znalezienia mieszkania za darmo, czy jakiegoś miejsca, gdzie mogło się schronić, ale wiele osób wynajmuje. Nie ma pracy, musi kupować jedzenie. Ceny poszły do góry jak wszędzie. Wiele osób, które wynajmuje mieszkania, próbuje zbić biznes na tym, i to jest straszne zawsze. Smutna opowieść o takich sytuacjach, kiedy ludzie próbują zarobić na cudzym nieszczęściu, ale no po prostu nie każdy sobie może pozwolić na to, żeby wyjechać na długo, więc oni też trochę byli zmuszeni niektórzy, żeby wrócić. Ale znowu to powoduje, że te miasta jakoś odżywają. Służby komunalne codziennie sprzątają, co jest dla mnie jakoś tam szokujące, że wiesz, trawniki ogarnięte, śmieci pozbierane, nawet w Bachmucie były śmieci wszystko w miarę poskładane, co już w ogóle było dla mnie najdziwniejszą rzeczą na świecie, że tam są, przynajmniej jeszcze niedawno tak było, w pojemnikach na śmieci poskładane worki. I ktoś je potem wywoził. Te wszystkie jakieś takie usługi, które oferuje państwo, no one działają no nawet blisko strefy frontowej, bo to też jest ogromna różnica, że czasami wiesz, kilka kilometrów powoduje, że masz spokojne życie albo totalne piekło, bo to czasami się zmienia. W tej wojnie akurat aż takich małych dystansów nie ma, ale w XIV roku to naprawdę była czasami kwestia 3-4 kilometrów, żeby się oddalić, żeby życie było już czymś zupełnie innym. No tutaj to jest raczej kwestia 30-40 kilometrów, żeby te światy się już trochę zmieniały, też dlatego, że artyleria innego zasięgu jest wykorzystywana. No tak. Wróćmy w takim razie do wątku, który już zacząłeś i który też chciałem poruszyć. Są też takie dwie postacie w Twojej książce, Anna i Julia, one obie są z Sumów i one mówią o czymś, co ja wielokrotnie widziałem w różnych relacjach, czy to dziennikarskich, czy to też na tym Instagramie. Też jest taka jedna dziewczyna z klubu żyjców, której widziałem na samym początku taką reakcję, a później trochę zmiany i do tego też jeszcze dojdziemy, ale zacznijmy od tego początkowego okresu. Chodzi o rosyjskojęzyczność. Ukraina była krajem w dużej części rosyjsko-kulturowym. Mówię o języku, ale mówię też o tym, że na przykład zanim stał się komikiem rozpoznawalnym w samej Ukrainie, reprezentował ją na takich zawodach komików w Moskwie. To była ważna rzecz, w byłym Związku Radzieckim, więc wszystko się oczywiście odbywało po rosyjsku. W Charkowie przecież była Pietnica, jeden z najpopularniejszych zespołów ukraińskich, zresztą też swego czasu bardzo popularny w Polsce. Zresztą chyba byli na koncercie, wydaje mi się, jakoś się wydaje, w zeszłym no? miesiącu. Niedawno. Był taki moment, że był taki straszny hype na nich. Tak, no to był 2000 jakiś tam trzeci, tak, czwarty, tak. wiesz, tak. to 20 lat temu. Ale oni śpiewali po rosyjsku i też bardziej się orientowali w pewnym momencie na ten rosyjski rynek, no bo tam mogłeś zrobić sprzedaż i tak dalej, a w pierwszych dniach wojny jeden z nich nagrał ten słynny Ja Soldat, tylko już w wersji takiej mocno antywojennej w tym przypadku, czy antyrosyjskiej. Zmierzam do tego, bo ta Anna i Julia mówią ci... Przepraszam, a propos rosyjskości, to przecież Zeleński występował chyba w 2013 roku na Sylwestra w pierwszym kanale rosyjskim, państwowym, więc to też było jakieś takie, wiesz, rzeczy szokujące i akurat Załęski to też jest właśnie chyba jedna z najlepszych przykładów tej ogromnej transformacji, jak Ukraina No właśnie, przychodzi. transformacja, do tego chcę dojść, tak? Mamy te dwie dziewczyny z Sumów i one mówią, że Rosyjska kultura, że na iPodzie czy tam telefonie teraz. iPodzie, jest. No no, no, bo chodzi mi konkretnie, one mówią o muzyce, że kasują, tak, kasują rosyjskie zespoły z telefonu i tak dalej. Skąd ty iPoda weźmiesz? <grym> no ja znalazłem <grym> ostatnio, na przykład wywoziłem od rodziców rzeczy z działki. Ale zmierzam do tego, że ty mówiłeś o tej sali do crossfitu, gdzie pojawiły się flagi, ale jednak ludzie rozmawiają głównie po rosyjsku. Zacznijmy od tego, jak się zmienił stosunek do języka i też tym samym do tej kultury, gdzie ten wpływ Rosji na ukraińską kulturę no, był ogromny, nie można temu zaprzeczać, tak? I to była bardzo ważna część składowa, nawet jeżeli byłeś Ukraińcem, no to ta rosyjskojęzyczność temu nie przeczyła. Czy to się zaczęło zmieniać właśnie po tej wojnie i w jaki sposób? 2022 rok był bardzo ważnym wydarzeniem tutaj, ale nie można zapominać o 2013, czyli Majdanie, 2014, początku wojny, dlatego że to były procesy, które były ogromnym katalizatorem zmian. I to, co się stało w 2022 roku, było jakoś taką geometryczną wzrostem, ale to jest kontynuacja tego samego procesu. W sensie takim, że to 2000, nawet chyba najbardziej 2014 i aneksja Krymu, to był taki Pierwszy masowy. Majdan był też, tylko Majdan był jednak mimo wszystko dosyć wąskim zjawiskiem. Krym już nawet wzbudzał te uczucia takie patriotyczne jakieś takie poczucie związania z Ukrainą wśród dużo większej grupy ludzi. Potem z kolei 2014 dalej to wojna i zagrożenie, i to, że właśnie Rosjanie pod pretekstem tego, że bronią rosyjskości, atakowali Donbas, który był super zrusyfikowany i tak naprawdę tam na przykład w Doniecku z trudem można było spotkać, kiedyś to mówi po ukraińsku, poza jakąś tam grupami niedużymi patriotami. I nacjonalistów. Różnica może był trochę obwód ługański, gdzie północ mówiła bardzo surżykiem, czyli mieszanką języka hmm. ukraińskiego i rosyjskiego, albo po prostu po ukraińsku. To notabene ukraiński pisarz Serhii Żaden właśnie tam się z obwodu ługańskiego wywodzi, i no to są takie miejsca gdzieś te językowo. Ja on teraz mieszka w Charkowie. A mieszka w Charkowie, tak. ale na Donbas często jeździ. To były gigantyczne zmiany, i pierwsze jakieś takie budowanie tożsamości. I ja ogólnie uważam, że bez tej sieciowości, bo 2014 rok spowodował, i trochę 13, że ludzie z różnych części Ukrainy zaczęli się poznawać. Jednak to jest gigantyczny kraj. Wiele osób, z, na przykład z zachodniej Ukrainy, nie jeździło do wschodniej. Nawet z centralnej, w sensie to podaję przykład, bo jest najdalej geograficznie, ale ogólnie no, ludzie. Bardzo się nie interesowali sobą nawzajem. Czasami nawet się orientalizowali, jak kiedyś do poprzedniej książki o Ukrainie, zresztą jak pisałem, to rozmawiałem z różnymi artystami z obwodu Ługańskiego, którzy mieli poczucie nawet, że oni byli orientalizowani przed mm. resztą Ukrainy. Bo naprawdę nie znam. No zbyt... Wyśmiewano się z tego języka też, z dialektu bardziej. Nawet nie z dialektu chodziło, że gdzieś tam jakieś za dupie. W sensie mm. takim, że gdzie to w ogóle, nikt tam nie jeździ. Naprawdę nie znam zbyt wielu osób, które do 2014 roku były w obwodzie Ługańskim. W Donieckim trochę częściej, ale też bardzo rzadko. I w drugą stronę też nie działało. Ci z obwodu Donieckiego Łukańskiego nie jeździli nigdzie indziej. Chyba że na mecz. Tak, no, no ale to by musieli być kibicami piłkarskimi, a to też stosunkowo mało ludzi jednak jeździło. Hmm. I to był moment. I na przykład to, jak widziałem Harku w 2014 roku i w 2022, w przededniu tej inwazji pełnoskalowej. To była już po prostu kolosalna różnica, w sensie takim, że ludzie, którzy mówią po ukraińsku, sami z siebie, albo którzy przechodzą na język ukraiński, ogólnie dostępność ukraińskiej kultury, to wszystko się bardzo, bardzo zmieniało. Ja uważam, że bez tych wszystkich rzeczy w 2022 roku to by tak nie wyglądało. Nie byłoby to aż tak masowe, bo tu po prostu było już do tego dobry grunt, żeby to wszystko się wydarzyło. W 2022 roku pojawiła się już taka bardzo mocna, negatywna tożsamość. W sensie takim, że jak 2014 rok był pewną ambiwalencją, dlatego że ta wojna była mniej jasna, bo to jest ten ruch separatystyczny, część osób nawet uważa, że to wojna domowa. W 2022 roku wszystko stało się czarno-białe. I też to właśnie poczucie, że nie chce mieć nic wspólnego z Rosją, powodowało, że wzmacniała się ukraińska tożsamość. To nie jest nic złego w sensie takim, że negatywne określenie się jest zawsze bardzo ważne, żeby wiedzieć, kim nie jesteś, bo dzięki temu możesz wiedzieć, kim chcesz być albo kim jesteś. Więc tutaj pojawiły się te wszystkie rzeczy, typu odrzucanie książek, odrzucanie kultury, odrzucanie wszystkiego, co rosyjskie, włącznie z językiem. Ja miałem taką śmieszną sytuację w obwodzie charkowskim z jednym z żołnierzy obrony terytorialnej. Chciałem z nim porozmawiać, on mówi, że nie będzie rozmawiał, dlatego że nie chce mówić po rosyjsku, a źle mówi po ukraińsku, bo jeszcze się nie nauczył. <totrę> 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 Więc to były jakieś takie sytuacje rzeczywiście i na przykład w Charkowie widziałem, że chociaż tam bardzo dużo ludzi mówi świetnie po rosyjsku, ale spotykam jakieś takie pojedyncze osoby, głównie starsze. Które kaleczyły język ukraiński, ale chciały koniecznie mówić po ukraińsku. W sensie także bardzo im na tym zależało, że to było dla nich bardzo ważne i właśnie jakimś takim symbolicznym przejściem. Więc ja uważam, że ten 2022 rok to jest jakiś definitywny koniec. W sensie takim, że Ludzie młodzi i tak już byli straceni w tym sensie dla Rosji, że oni i tak już wychowywali się w innej kulturze, mieli inny stosunek do Rosji, bo nie było tego wspomnienia o związku radzieckim czy nawet bliskości jeszcze już nawet rodzice to co powiadali, to już było jakieś takie o niektórzy jeździli do Rosji, niektórzy mieli przyjaciół z Rosji, ale to nie były już jakieś takie, wiesz, nie służyli w jednej armii, nie mieszkali w jednym kraju, nie jeździli gdzieś tam, nie, nie było tej wymiany, bo jednak Związek Radziecki, to jednak jak rozmawiasz właśnie szczególnie z emerytami, to wszyscy podkreślają, że o, za czasów Związku Radzieckiego to ja byłem gdzieś tam i gdzieś tam i gdzieś tam. To wszystko w zasadzie umarło, poza emigracją właśnie, jakąś taką zarobkową. Do tego jeszcze po 2014 roku pojawiły się obestrzenia, z przemieszczaniem się, wszystko się zmieniało. No i 2022 roku po prostu spowodował, że ogromna rzesza Ukraińców, Rosję, nienawidziła chyba i wierzę, że w którymś momencie jak już się skończy ta wojna i miną lata, to ta nienawiść się jakoś tam unormuje i zmieni się w jakąś inną emocję, chociaż trudno mi sobie dzisiaj wyobrazić, żeby to były pozytywne emocje w stosunku do Rosji, ale to trochę dzieje się sytuacja jak z Polską, w sensie takim, że w Polsce... Trudno wyobrazić sobie, żeby nagle Polacy stali się prorosyjscy i w którymś momencie stanie się tak. Chyba, że, że jesteś politykiem Konfederacji. No. Ale, Poczekaj, ale chodzi o to, Chcia... że po prostu Ukraina wchodzi w taki proces, gdzie te zmiany już są bardzo trudne do odwrócenia. Hmm. I to będzie miało ogromne konsekwencje. Chciałem się jeszcze na sekundę zatrzymać, odejść od stosunków międzypaństwowych pomiędzy samą Ukrainą a Rosją, a zatrzymać się na tym, co też już wspominałeś, o ludziach szczególnie starszych, którzy dopiero się uczą ukraińskiego. Ja wcześniej przywołałem tą dziewczynę z Rzucicu Niebog, dane tylko inną, której imienia nie będę wymieniał, bo nie jest osobą publiczną tak jak ona. I pamiętam, że na początku, po tej inwazji, to był właśnie chyba marzec czy początek kwietnia, ona miała taki post, gdzie pisała, że wychowała się w kulturze rosyjskiej, że rodzice mówią po rosyjsku, to jest dziewczyna z Kijowa. Natomiast, że ona się teraz bardzo intensywnie uczy ukraińskiego z tych wszystkich powodów, o których ty mówisz. Mówimy o kilku latach, więc młodej dziewczynie, też, która szybko się tego języka też uczy, no bo ma chłodny mózg i tak dalej. Natomiast widziałem taki post sprzed mniej więcej. Miesiąca, dwóch, już nie pamiętam. I tam pisała, że trzeba mieć trochę wyrozumiałości dla tych osób, które są rosyjskojęzyczne i nie nauczyły się jeszcze ukraińskiego. Jak rozumiem z kontekstu, bo to nie śledziłem aż tak głęboko, ale wróciłem do tego posta przed naszą rozmową. Rozumiem z tego, że była świadkiem jakiejś awantury, gdzie ktoś komuś robił przykrość, że ten ktoś mówił po rosyjsku w sklepie, właśnie, że nie rozumiał ukraińskiego w Kijowie. Czy jest? Po tych iluś miesiącach, taka chwila zawahania, być może też wśród samych Ukraińców, że są osoby, dla których to przełączenie się na ukraiński jest trudne, jest to wymagające. Nie każdy też w tych warunkach, które opisywałeś wcześniej, codzienności bardzo skomplikowanej, im dalej na wschód się poruszymy w tym kraju, nie każdy ma czas też na naukę języka. Nie każdy ma wystarczająco dużo siły, nie każdy ma środki, itd., itd. Czy jest jakiś taki moment refleksji, czy to jest jednak tylko jednostkowe i nie widzisz tego w takiej większej formie? Wiesz to tutaj jedna rzecz. Wszyscy rozumieją język ukraiński. W sensie takim, że podstawy języka ukraińskiego znają wszyscy. I nawet w tych obwodach wschodnich mnóstwo osób bez problemu przełącza się na język ukraiński. Ewentualnie ktoś ma preferencję. Tak jak ja mówię po ukraińsku, bo mi wygodniej, ileś osób mówi po rosyjsku, bo im wygodniej. Są ludzie, którzy rzeczywiście głównie na wschodzie, pewnie może trochę na południu, ale myślę, że bardziej to kwestia wschodu, którzy mają rzeczywiście problemy, żeby ładnie mówić po ukraińsku. Że rosyfikują go po prostu, że właśnie mówią surzykiem. To jest na pewno jedna z bardzo popularnych form języka na Ukrainie, czyli po prostu wymieszany język. Nie jest skodyfikowany w żadenkolwiek sposób, więc dowolne słowo rosyjskie, dowolne ukraińskie, jakaś odmiana słowa ukraińskiego po rosyjsku albo odwrotnie, to wszystko się miesza i to też zależy od regionu. To jest wpływ tego, że po prostu język rosyjski bardzo dominował i był bardzo narzucany, ale to funkcjonuje. Więc takiej kwestii, że ktoś kogoś nie rozumie, to nie istnieje. Czegoś takiego nie ma. Może być właśnie to, że ktoś nie mówi po ukraińsku albo nie chce mówić po ukraińsku, bo się czuje z tym niekomfortowo. Raczej poza jakimiś tam super prorosyjskimi osobami, które nie są już w jakiejś takiej dużej ilości, głównie spotykałem je w obwodzie donieckim i ługańskim, nie mają problemu z mówieniem po ukraińsku, czy że ktoś mówi do nich po ukraińsku. To jest zupełnie zero problemu. Ale tak zdarzają się właśnie sytuacje, no, że ktoś jest starszy, że całe życie mówi po rosyjsku i teraz nagle oczekiwanie, że on z dnia na dzień przełączy się na ukraiński, no, jest trudne. No. W sensie takim, że ta osoba nie jest w stanie spełnić tego. I były takie sytuacje, chociaż ja osobiście żadnej takiej na swoje oczy nie widziałem, ale jak na przykład byłem w Lwowie, rozmawiałem tam ze znajomymi, to oni mówili, że rzeczywiście były takie sytuacje, że ktoś się czepiał jakichś ludzi, bo mówił po rosyjsku. Albo ogólnie jakiegoś takiego burczenia, narzekania, bo ktoś mówi po rosyjsku. Ale to nie jest jakieś takie zjawisko super powszechne, że to jest duży problem. W sensie takim, że zdarzają się ludzie różni, jak w każdym kraju, ale raczej jest rozumienie tego, że, że to nie ma znaczenia. W sensie takim, czy mówisz, wiesz, no wiele osób, które jest super proukraińskich mówi po rosyjsku. Teraz to się trochę zmienia ale przecież nawet nacjonaliści ukraińscy, na przykład Półkazów, który wywodzi się z Charkowa, to oni w większości mówili po rosyjsku. Teraz dopiero zaczęli przychodzić już bardziej na ukraiński, ale w 2014 rok to niezależnie od tego, czy to jest jakiś prawy sektor, czy Azow, czy ktoś tam, wszyscy mówili po rosyjsku w zasadzie. Chyba, że byli zachodni Ukrainy, no to wtedy było inaczej, ale. Nie jest wyznacznikiem niczego sam język w sensie takim i podejście do samego języka niektórych denerwuje, niektórych to irytuje, że ludzie mówią po rosyjsku, ale wciąż uważam, że to jest raczej problem ogólnej bańki facebookowej w sensie tych wszystkich tam mm -hmm, ludzi, którzy mm -hmm. się tam ze sobą mielą i tak dalej. Nawet w codziennym życiu nie widziałem, żeby to była jakieś. Okay. problem. Jeszcze jeden temat, jak jeszcze przy tym jesteśmy cerkiew. Jak wygląda w tej chwili sytuacja z cerkwią i czy można w ogóle też to generalizować? Dlatego, że pamiętam, że w tych pierwszych tygodniach po inwazji bardzo często się okazywało, że gdzieś w jakichś zakonach były składy broni. Nie wiadomo do końca dlaczego, że kazania były bardzo często mocno zgrane z tym, co płynęło z Moskwy tak. Tak. itd. Tak jak wygląda stosunek samych ukraińców, bo to, co państwo robi z cerkwią i tak dalej, jak wyglądają te śledztwa, jak służby wchodzą na teren niektórych budynków, to jakby to jest cały osobny temat, My moglibyśmy o tym tak, zrobić osobny podcast. Patriarchat moskiewski został zabroniony tak. i tutaj on formalnie już. Nie istnieje. Ale to, co mnie interesuje, to jest stosunek wiernych, bo jest to część składowa też kultury ukraińskiej i czy nastąpiła jakaś weryfikacja wśród ludzi, którzy są wierzący i dla których jest to istotna część ich życia, w związku z tym, jak się ich przewodnicy duchowi zachowywali w dużej części, bo oczywiście nie wszyscy. Nie badałem jakiegoś tego, czy nie śledziłem tego tematu jakoś bardzo dokładnie, więc tutaj te dane mam szczątkowe. Na przykład rozmawiałem z panią Wierpieniu. Ona była bardzo wierząca i bardzo się cieszyła, że Kościół jej przeszedł do patriarchatu kijowskiego. Czyli tego autokafalicznego tak. niezależnego od Moskwy. Tak. Ale mówiła, że ileś osób, głównie właśnie starszych, które są już przyzwyczajone, że im się to nie podoba, one by chciały zostać w tym patriarchacie moskiewskim. Więc to znowu jest raczej kwestia w większości przypadków przyzwyczajeń osób starszych, że też Ukraina nie jest krajem jakimś bardzo wierzącym. Więc... 30 chyba tylko procent. No i wśród osób młodszych, tych. to głównie w zachodniej Ukrainie. Ja, jeżeli wśród moich znajomych, to zdarzało się takie osoby, które deklarowały, czy są wierzący, czy chodziły do kościoła. W innych, kurczę, nawet nie wiem, czy kogoś poznałem, czy ktoś mi o tym mówił, że w Polsce ten temat wiary jest dużo bardziej obecny niż na Ukrainie. I to głównie tam się żywią tym osoby starsze, w sensie, że funkcjonują w tym środowisku i to też jest. Najbardziej dotyka. No więc myślę, że w takich miejscach jak znowu gdzieś Donbas, gdzie tam w zasadzie był w zasadzie tylko Kościół moskiewskiego patriarchatu, no to były problemy. Szczególnie, że od 2014 roku były niektóre miejsca, które wspierały bezpośrednio separatystów, skąd się werbowali, gdzie mieli bazy, albo że byli duchowni, którzy bezpośrednio się z nimi jakoś tam angażowali, czy wręcz przeszli na ich stronę. Więc no tutaj to jest problem, ale jednak ogólnie jest ta częsta historia o tym, że Kościół trzyma raczej z autorytarnymi reżimami, a nie jest jakimś takim wolnościowym. No no to nie tylko cerkiew, tak? Ten tak, tak? różne kościoły. Dobra, to przejdźmy w takim razie do tego, co teraz też poruszyłeś czyli separatyści to już zresztą padło wcześniej w rozmowie. To są jeszcze dwie inne kobiety z Izumu w Twojej książce Lubow i Lidia. Rozmawiasz z nimi, one opowiadają jak do Izumu wkroczyła najpierw armia rosyjska. I było w miarę okej, okay, w sensie traktowali je normalnie, natomiast później, kiedy pojawiły się siły z Donieckiej i Ułańskiej Republiki Ludowej, to nagle drastycznie się pogorszyło, ponieważ właśnie separatyści traktowali wyjątkowo ostro miejscową ludność. I to jest też taka opowieść, która się w różnych miejscach powtarza, ale pytam o to też dlatego, że po 24 lutego w Polsce mam wrażenie w takiej... W rozmowie mainstreamowej bardzo często się mówi właśnie o tym, że Rosja zaatakowała Ukrainę itd. i tak dalej. To jest oczywiście prawda. Natomiast zapomina się o tym, co było wcześniej, i zapomina się o tych separatystach ze wschodu. Zróbmy taki science fiction przez chwilę. Załóżmy, że w tym roku Ukraina wygrywa tę wojnę i to w pełni. Odzyskuje wszystko, włącznie z Krymem. Jesteśmy wszyscy szczęśliwi, wojna wygrana. Co z tymi ludźmi z tamtych terytoriów, z tymi separatystami? Dlaczego ich stosunek do Ukraińców z innych części kraju jest aż tak bardzo negatywny i czy gdyby się tak w przyszłości stało, że Ukraina triumfuje w 100%, to czy ten kraj da się z powrotem skleić? Nie mówię terytorialnie, tak, bo to jest oczywiste, ale mówię o tych ludziach, którzy już od prawie 10 lat żyją w innej rzeczywistości. No, też znowu trochę pokłosie tego, że zapomina się o tych wszystkich debatach, które trwały, dlatego że Ukraina po powiedzmy tam 16 roku gdzieś, kiedy ten konflikt już tak się zupełnie wychładzał. No było zrozumiałe po prostu, że żadna ze stron nie osiągnęła tego, czego chciała, czyli separatyści ze wsparciem Rosjan nie stworzyli tej swojej Noworosji, że Ukraińcy nie odzyskają Doniecka i Ługańska w jakiejś tam bliżej przewidywalnej przyszłości. I pojawiały się wtedy rozmowy właśnie o możliwej reintegracji tych terytoriów. I to był ogromny problem, dlatego że to, na czym zależało Rosji, i myślę, że jakoś byłaby gotowa na to, że ci wszyscy... Działacze, prorosyjscy, bojownicy, jakieś tam ludzie, którzy się angażują w politykę, żeby oni zostali włączeni w proces polityczny w Ukrainie. Co de facto, z jakimś tam nadaniem pewnej autonomii tym regionom, obwodu dońskiego ugańskiego, no byłoby ogromnym Obciążeniem dla samej Ukrainy, dlatego że miałaby ciągle wewnętrzną opozycję do jakichś tam działań blokowała różne rzeczy, typu właśnie akcesja do Unii Europejskiej czy NATO, czy czegoś takiego, no ogólnie jakiegoś takiego działania w tamtą stronę. To był problem już od lat, żeby coś z tym zrobić i jak to zrobić, i nie znaleziono jakiejś dobrej odpowiedzi. Strona ukraińska niechętnie na to patrzyła i to też był pewien powód według mnie, dlaczego ten konflikt był rozwiązywany tak opieszale, że w pewnym momencie ten taki status quo, który tam funkcjonował był najwygodniejszy, bo ta wojna bardzo mało kosztowała już wtedy, bo nie było tam jakichś intensywnych wymian. A to jednak zużywanie sprzętu wojskowego, no to są gigantyczne pieniądze. Teraz tam ostatnie, jak były szacunki, to Ukraina chyba dziennie zużywa 4 czy 5 tysięcy pocisków artyleryjskich, co jest rocznym zapasem średniego, małego państwa europejskiego, więc to są gigantyczne koszty. Wojna kosztuje po prostu niesamowite pieniądze. A w momencie, kiedy ona stoi, no to są głównie żołdy dla wojskowych, których i tak musisz mieć w takiej sytuacji itd., itd. i tak dalej, dalej. Więc ten problem reintegracji nigdy nie został odpowiedziany, i tego zawsze trochę brakowało na Ukrainie. Ja na przykład zawsze czułem, że. Pro Problemem jest to, że Ukraińcy nigdy nie starali się jakoś tak szerszej debacie odpowiedzieć, dlaczego byli ludzie w kraju skłonni wziąć broń przeciwko Ukrainie. Bo to nie jest oczywista odpowiedź. To jest bardzo poważna rzecz, że ty się chcesz z tego wyrwać. Szczególnie, że te aspiracje separatystyczne bez Rosji, w sensie takim, że w 2014 roku to Rosja to wszystko zainspirowała, bez Rosji to by się nic tam nie udało. To, że ci ludzie mimo wszystko się zdecydowali to robić, no. Powinna być jakoś ważną odpowiedzią i powinna być jakimś takim rzeczą badań, prób zrozumienia, no jakiegoś takiego zmapowania sobie tego wszystkiego. Tego według mnie nie było. I to też wpływało na to, że ten proces jakiegoś takiego powrotu do tego wszystkiego był trudny. Dzisiaj paradoksalnie wydaje mi się, że tocząca się wojna ten proces przyspiesza, chociaż nie są to jakieś demokratyczne procesy, dlatego że. Wspomniałeś o Izumie, który był odzyskany przez ukraińską armię jesienią. No to to wyglądało tak, że w momencie, kiedy załamał się front rosyjski i Ukraińcy parli do przodu, to kilkanaście tysięcy, czy ponad dwadzieścia tysięcy, już nie pamiętam dokładnie tych danych, osób wyjechało. To były osoby właśnie albo jakoś uwikłane w tę władzę okupacyjną, mhm. albo jednoznacznie sprzyjających. Podobnie było w obwodzie chersońskim i mikołajewskim, które były odzyskane później, w listopadzie to tam mógł być koniec lata jeszcze, jak był obwód charkowski odzyskany, to też ileś osób wyjechało. Dokładnie nie wiadomo, jaka jest to liczba. Ale to po prostu powoduje, że taka tkanka prorosyjska zostaje przetrzebiona. Potem jeszcze przychodzą z kolei siły policji, które przeszukują, które sprawdzają, łapią dywersantów, osoby jakoś powiązane, więc taki dosyć brutalny, wojenny sposób, to mimo wszystko się dzieje. Wierzę, że w przypadku Doniecka i Ługańska doszłoby do podobnej sytuacji, że ci ludzie po prostu by wyjechali. Więc paradoksalnie tutaj przyszło rozwiązanie, no pojawiło się same, że dzisiaj teoretyczne rozważenia co zrobić, nie są tak bardzo potrzebne. Oczywiście jest proces jakiś tam reintegracji potrzebny, ale też trzeba pamiętać, że na przykład w takich miejscach jak Donieck zostałoby zapewne wiele osób o poglądach proukraińskich. One nie wyjechały z różnych powodów z tego miasta. Więc to nie jest tak, że tam Zostali tylko zwolennicy Rosji, bo w 2014 roku naprawdę. Ruch separatystyczny to była ogromna mniejszość, i najwięcej osób było obojętnych, i myślę dzisiaj, że tej obojętności jest dużo mniej. Ale ja tam spotykałem jeszcze w latach 15, chyba 16, nawet jeszcze osoby o poglądach proukraińskich, które jak po prostu słyszałem, że jestem z Polski, to się jakoś tak rozluźniały i się bardziej otwierały. To raczej będzie pytanie i problem, jeżeli ta wojna ugrzęznie, że to nie będzie z dnia na dzień, że Ukraina wygra. Bo jeżeli wygra, to wydaje mi się, scenariusz, że scenariusz jest dosyć łatwy, że po prostu zwycięzca dyktuje warunki. Gorzej będzie, jeżeli ta wojna utknie. Dla Ukrainy, i znowu będzie trzeba szukać jakiegoś rozwiązania, żeby ewentualnie te terytoria próbować jakoś reintegrować. Ale tutaj też jest znowu ta sprawa trochę rozwiązana, bo Rosja po prostu anektowała te terytoria, więc raczej nie będzie ich gotowa cedować, Więc, no nie wiem, wydaje mi się, że dzisiaj już to takie myślenie o tym problemie trochę zniknęło. Okay. To tak czasami tak. jest po prostu, że wojna przynosi rozwiązanie, często radykalne, ale je przynosi. No i po prostu ta sytuacja się została trochę wyklarowana przymusowo. Myślę, że to jest też dobry moment, żeby zakończyć. Pawle, dziękuję ci bardzo serdecznie za dzisiejszą rozmowę. Ja bardzo dziękuję. Przypomnę, że moim gościem był właśnie Paweł Pieniążek, którego warto śledzić też na Instagramie. To jest takie chyba podstawowe źródło twojej komunikacji, ale warto też kupić najnowszą książkę, ona dopiero wyszła. Opór Ukraińcy wobec rosyjskiej inwazji. Tu tych historii jest znacznie więcej z całego kraju. Także bardzo serdecznie polecam i dziękuję ci, że znów byłeś w tym podcaście. Bardzo miło było porozmawiać z tobą. Do zobaczenia. I to już wszystko w tym odcinku podcastu Dział Zagraniczny. Na kolejny zapraszam za tydzień, tradycyjnie w czwartek po południu. Ta audycja powstaje dzięki wyjątkowej społeczności słuchaczy i słuchaczy. Jeżeli chcesz, to również możesz wesprzeć moją działalność dobrowolną wpłatą w serwisie patronite pod adresem patronite.pl, łamane przez dział zagraniczny. Dzięki takiemu finansowaniu produkuję nie tylko ten podcast. Dział Zagraniczny to różnorodne informacje o wydarzeniach w Ameryce Łacińskiej, Afryce, Azji oraz Oceanii, które publikuję na mojej stronie internetowej działzagraniczny.pl, a także na Instagramie, Facebooku czy YouTube. W każdym z tych serwisów znajdziesz mnie, wpisując w wyszukiwarce Dział Zagraniczny. Do usłyszenia!